Moi drodzy, z tej strony Scorpio, witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Unity. Zostało nam już tylko 3 misje poboczne, bardzo już malutko, więc niebawem będziemy mogli przejść do tych misji fabularnych. W końcu nie. Ja się nawet już cieszę. A wiecie dlaczego? Chciałbym już tą serię najszybciej skończyć. Dobra, jeszcze jakiegoś złodzieja tutaj złapiemy. Niestety nie zajęliśmy pierwszego miejsca, ale za to zajęliśmy drugie. Najważniejsze, żeśmy walczyli jak mogli. Znaczy potem to, żeśmy się już poddali, bo wiedzieliśmy, że no, nie nadrobi się już takich strat jak 1 700 000, 1 800 000, bo już nawet mogli dojść do 2 000 000. No, przypuszczałem, że to będą tacy przeciwnicy, ale nie sądziłem, że tak nas dobitnie pokonają. No cóż, musieli się lepsi od nas znaleźć, to było pewne. Nic na to nie poradziłem. Mogliśmy tylko po prostu już czekać do końca i zająć chociaż to drugie miejsce. Mieliśmy zaledwie chyba 300 coś tysięcy. Ale to i tak już nawet więcej niż mieliśmy wcześniej. Więc to jest jakiś, no, mały progres, ale jest. To się liczy. Zobaczymy, gdzie nas teraz trafi. Pewnie teraz spadliśmy o sekcję niżej. Nie wiem. Za jakąś może godzinę, dwie dowiem się, z kim teraz będziemy rywalizować. A jak się dowiemy z kim, to trzeba będzie wziąć poważnie do serca to, co mówię. Bo chciałbym teraz wygrać to i jakąś nagrodę zgarnąć. Cóż, tym razem nam się nie udało. I szczerze mówiąc, trochę jest mi z tym źle, że no nie udało nam się wygrać trofeum i no trzeba się pogodzić z tym, żeśmy raz wygrali, a raz przegrali, żeby te nasze porażki się nie nawarstwiały, bo nie chciałbym kolejnej porażki znieść. Znaczy, tak czy inaczej musiałbym ponieść porażkę kolejną, jeśli nie byłoby innego sposobu na to. Ale po jednej porażce jakoś nie jest z tym tragicznie. Gorzej jakbym co chwilę ponosił te straty. Leżeć, gleba. Okej. Zaraz zaczniemy robić kolejne misje paryskich opowieści, a jako ostatnią misję poboczną zostawię sobie tę zagadkę tajemniczych morderstw, bo szczerze mówiąc łatwiej i szybciej będzie, jak wykonamy takie najbanalniejsze rzeczy, a to co po prostu jest nieco trudniejsze, zostawię na koniec tych misji pobocznych. I myślę, że tak już przy 70 odcinku zaczniemy już robić fabułę. Dobra. Asasyn wśród zwierząt. Brzmi dość dziwnie. Zabij żółwia, węża i niedźwiedzia. Ciekawe. Three men are terrorized in the neighborhood. Stealing, fighting, drinking, passing off counterfeit money, taking whatever and whoever they want. If we resist, they threaten us with the guillotine. They have names for themselves. Dobra. Jakoś nieistotne jest to, kto jest kim. Dla mnie się liczy, żeby to zabić tylko. W sumie i tak się do mnie proponowano zabić, więc i tak na mnie robi większej różnicy. Sprawiedliwość i tak nigdy się nie. Aha. I love to them out among the people.
Panie, żeby mnie się oberwało akurat. Ale powinniśmy dać radę uciec. W sumie już teraz im uciekliśmy. Oni już się pogubili. Stracili rachubę. Ja miałem tylko zabić cenę, nie miałem się z nimi potyczkować wszystkimi. Bo to nie o to chodzi w tym. Dobra, kolejny kamrowicz. Kurde, trochę uważać trzeba. Walkimy rozsądnie, uciekniemy im w taki sposób. Jedynaszczy na stopie cel tutaj będzie. Najpierw to trzeba zniknąć w filmie. Okej, okay, zostało nam zabicie ostatniego celu. Jakoś to musimy zrobić naprawdę skrócenie. Nie widzisz mnie. Ale mam się tam dostać? Nie wiem, dołem, górą. Jest jakieś okno? Okej, jest, jest, jest. Ten tłum wbić? Nie, nie. Ale gdzieś tu jest drabina na dół. Raczej powinna być gdzieś drabina na dół. Liczyłem na to, że jest jakoś. Tego włazu nie otworzę. A wróg jest dokładnie pode mną. Niesamowite. Tam dostać. Tak. To inne wejście. Hey! You want me to fuck? Dobra, chcecie walki. Daj i na górę. Pozostało nam tylko uciec. Nic więcej. Takimi okolicami pójdziemy, żebyśmy im mogli przepaść. I nic. Tak się powinno robić wszystkie misje. Jak dla mnie. Jeszcze sobie stoper miałem ogarnąć, a go nie ogarnąłem, a tak dobrze mi misja poszła. Jak widzicie. Okej. Dobra. Misja powiedzmy, że trwa jakieś z 5 minut niecałe. Dobra, to nam została chyba już ostatnia misja z paryskich opowieści. Okej. Okay. Mam nadzieję, że to już będzie ostatnia misja. Bo szczerze mówiąc, chciałbym jeszcze zdążyć przejść do tych misji, których to misji zaraz wam powiem. Tej zagadki tajemniczych morderstw, ostatnia. Myślę, bo już nie chcę więcej tego robić. A jak coś by się znalazło, no to się jeszcze zrobi. Ale tak szczerze mówiąc, już chciałbym przejść do tej fabuły. Odkryć dalszą historię Arno Doriane. Tak szczerze mówiąc, trochę odpuszczając główną historię jego po prostu bractwa, to tak trochę mi tęsknię za tą fabułą. A co zrobimy to tak z wiary? Ok,
No cóż, ostatnia paryska historia. Chyba, że jeszcze gdzieś znajdziemy kiedyś. Także nie jest szczęście. Dobra, dzień dobry, dzień dobry. O, jest damn dobra. But I promised Bonaparte, damn him. Seems a lady is called Isaac. Napoleona. To nie jest przypadkiem już kontynuacja tej misji? Gdzieśmy ostatnio odkryli, że ta była Napoleona. Chciała wrócić do tego żona idiotę, tego Alfonsa. A możliwe. Czekajcie, jeszcze do sklepu bym się przeszedł. Trzeba chyba biedakiem dać. Macie tu. Przestańcie. Cieszcie się hajsami, tylko nadałem. Dobra. A teraz trzeba odszukać Napoleona i nową kobietę, prawie że władcy Europy. I odkryć, co się dzieje między nimi nowego. Powiem, że Napoleon miał już swój pierwszy związek, teraz siedzi obecnie w drugim. Kurde, co tak dalej tnie? To ja tego nie ogarnę. Dobra, widzimy już ich. What is your rank? Captain. Captain, for now. I have prospects. I'm sure. Very good prospects. Well, it's a lovely day for a walk. Oh. Oh, yes, of course. Hurry. Aha, i mamy ich bronić. You wanna meet Madame Guillotine? Jest ich gdzieś w celu. O kurde, tutaj są. Będzie ciekawy. Misja się wydaje być taka wprost banalna. Tutaj wrogowie ani nic nie reagują na to, nie patrzą na to. A Napoleon i jego babka, nie wiem, nagle się zatrzymali. Czekają, aż ja zrobię porządek. Ciszej bądź. O, prawie mnie odstrzelono. Takie banalne. No chodź, podaj ci tam, zaraz będziesz następny. Dobra, gdzie tam jesteś? Ciszę. Mam tu władzę, prawie że. Dobra. Myślę, że mi zrobisz krzywdę jedną kapką. Co ty? Dobra, został nam ostatni cel. Myślę, że go bez problemu tam dopadniemy. Dobra. Idę dalej. Przyszły straże Napoleona. Ich nie będziemy zabijać. Nie w ich obecności przynajmniej. Zobaczymy co dalej. Ale ta misja nie jest taka nudna. Tak mi się wydaje. Przynajmniej. Że nie wygląda takie nudne. Dobra. Napoleon taki kozak idzie. A ja za niego odwalam całą robotę. Widzicie, role się pozmieniały w historii, naprawdę to on był waleczny i tak dalej.
A w grze postać fikcyjno-historyczna musi wszystko zrobić, żeby oni przeżyli. Just that your those large, luminous, those eyes. Yes, they are bewitching. I can barely breathe, talk, think. We must meet again. Oh, yes, perhaps. Well, ta-ta. Napoleon zakochany. Weź tylko tyle. Jakaś bucharna? Jezu, co ten Napoleon zabawny szuka. Jezu, jakie te misje były wprost. To było proste. Naprawdę. O. Ale tu jeszcze coś mamy. Robimy dalej. Co nam wpadnie, to robimy. Bo to znak, że się kolejne historie ciągną. Kurde, co to za lagi potworne. Może tak optymalizacja dalej działa. Wszystko możliwe. Dobra. Mniejsza z tym. Na razie to my musimy się dostać do tej misji. Ogarnąć ją szybko. Jeszcze sobie już nieco amunicji ogarnę. Nie, wszystko, nie, no to dziwne. Dla mnie to się po tych kilku strzałach powinno to jakoś ogarnąć, ale tak to dzisiaj działa w tej grze. Znaczy w tej części. No nie mówię, że w tamtych częściach było inaczej. Znaczy było inaczej, o wiele. Tam raz strzeliłeś i mogłem sobie kupić amunicję, a tu strzelę raz, drugi, trzeci. Jeszcze nie trzeba, no. Takie upraszczające. A to wygląda tak trochę sztucznie. Dobra, no idź. Idź z tymi lagami też. Dobra, przejdę tutaj? Nie, myślałem. Ale gówno. Jak ja teraz mam stąd wyjść? No cóż, Arno będzie chyba musiał się tylko inno wyłącznie wspiąć. Innego wyjścia nie ma. To wychodzi z tego. Strzeliłem w niego. Myślałem, że padnie. Albo kula nie dosięgnęła go. Albo mogłem spudłować. To też jest możliwe. Mogę go okraść. Aha, cieszę się naprawdę, cholera. Chciałbym jeszcze dotrzeć do tej misji i ją ogarnąć. Już niedaleko, zaraz tam bliżej. Zobaczmy, ta misja widzę, że już jest najtrudniejsza. Ale wiecie, jak to w tej części jest. Najtrudniejsze misje są najbanalniejsze. Więc no taka jest też prawda. Jak robimy takie banalne jedynki, dwójki, to one są trudne. A wiecie, za niedługo będzie kolejna rywalizacja, trzeba będzie się przygotować, ogarnąć trochę osób do tej rywalizacji i zacząć ją robić. Dobra. They'll rip us apart with a great shot if we attack. I am Lieutenant Joachim Murat. Dobra, Joachim Murat. At this moment we are at risk of a bloody civil war. Muratem. I need a cape. Ale co mnie to obchodzi, szczerze mówiąc. Szkodzić armaty. Bardzo banalnie to brzmi, ale że jest pełna obstawa. No, wykonanie tego celu też nie jest takie łatwe. Ale mam chyba już pomysł. Nie wiem, czy on nas tu wypali. Ale z tym przebraniem bym coś skombinował. Tak myślę przynajmniej. Można by było zaryzykować.
i kupić tak, takowego skilla. A to skoro już to, to sobie też jeszcze kupię ten zmysł społeczny. Żebym już miał wszystkie cztery takie podstawowe umiejętności asasyna w trybie współpracy. I teraz tak, to chyba w doładowanie, nie, to było w doładowanie aktywna umiejętność. Teraz przebranie. Dobra, teraz chyba musimy wejść w tłum. Tak mi się wydaje. Nie wiem jak to jeszcze. Wygląda dokładnie. I widzicie, i tak już to ogarnąłem, że teraz przyciągnę uwagę straży. I już nie ogarnąłem tego. Może jeszcze raz tą misję ogarnąć, jeśli nie można. Dobra, ale widzę, że już to rewolucjoniści się ogarnęli. Bring to attack us. Callan's put the fear of God in them, all right. Przebrałem się za babkę. Jak to wygląda? Kurde, nie. Dobra, teraz wyglądamy ohydnie. No, ale my mamy tutaj chyba te armaty już koniec tego, co wiem. Dobra. Kurde, jak to wygląda. Ups. Jestem smutny. Dlatego jestem smutny, bo ten skill na marne poszedł. Musiałbym być w pełni niewidzialny. O Jezu, on tak się długo ładuje. Ale tak. O! Teraz nieźle to wygląda. Znaczy mogę być blisko wroga. Choć tych wrogów już nie mamy. Ale fajnie to wygląda. Aha. Teraz to straciło na wartości. Dobra, teraz chcę ten sabotaż zrobić. Okej. Lol, nie zauważył mnie. Teraz tu będzie ciężej to ogarnąć. No nie. Ja muszę z wami walczyć, nie? Jezu, jak mi się nie chce z wami walczyć, ale... jakim cudem mnie jeszcze bijesz? Weź, ty mnie! A, dobra, oni się tutaj teraz ten bój wtoczyli, a ja mogę... Co? Ty się ze mną będziesz bił? Dobra, jak sobie życzysz? A, twoja kolej. Okej. Dobra, skończysz tą wojnę. O, ty gnoju. Together.
chyba żałuję trochę, żebym wydał na to skille. Trochę mówiąc go nawet bardzo. O ja. O! Ale to odbuchło. Teraz stąd trzeba uciec. To nawet szybkim tempem. Co tu się odbywa? Patrzę, ja tu w ogóle byłem. Tu widzę teraz skrzynię. Patrzcie, nie byłem tu jeszcze. Aż jestem zaskoczony. Dobra, nic, świetnie. To jeszcze otworzę tą skrzynię i zbierę kokardkę. No to mamy co robić. Jest jakaś rozrywka. Aj, nie udało się. Znów się nie udało i to mnie martwi, bo zaraz użyję je wszystkie. Ojej. No nie, nie wierzę. No i super. I do sklepu trzeba latać. No jeszcze was zabrakło. Wy chyba chcecie mnie już kompletnie zdołować. Dobra, zamknę się. Okej, okay, wszystkie zebrane. Nie no, geniusz, geniusz! Ale wy głupi jesteście. Oni tu nie weszli i nie wejdą. Ja chcę... Co ty robisz? Mają wytrychy. Zawsze jest taka możliwość, że posiadałem. A zmienię umiejętność. Okej. Okay. I też dostanę wytrychy, nie? O, wytrychy za 3. Trzeba jakoś tak korzystać. Te 3 wytrychy. Lub ich nie wykorzystam. Nie gadaj, Arno, proszę ja cię. I widziałem, że znowu złamę. I kurde, ja już byłem ponad pewny. Dobra, trzeba iść po prostu do sklepu. I patrzcie, jest jeszcze jedna opowieść. Nie dadzą mi spokoju. To wszystko jest takie banalne. A zarazem irytujące. Nie wiem, ale muszę powiedzieć prawdę, no. Bo po raz pierwszy w tej serii nie tak bardzo wkurzają te misje. Nie, one są po prostu monotonne. Że tak to już powiem. Bo takiego typu misje to ja już znam. To nie od dziś. I one nie przybierają jakiegoś nowego kształtu. Nie wyglądają, nie wiem, wyjątkowo, inaczej. Nie mają tego czegoś w sobie po prostu. I wiecie co, chyba przejdziemy do tego paska. Pas to ma być. Gdzie mam dużo wytrychów. Ich aż 12 jest nawet. Znaczy 12. 12 mam HP. A chcę mieć dużo wytrychów. Chociażby nawet ten pas może być. Okej, dobra, i teraz chcę sobie ogarnąć te wytrychy. Dla mnie te 2 kafle to jest nic, szczerze mówiąc. Okej. Okay.
nie? Otworzymy tą skrzynię i zobaczymy jeszcze jedną misję. Będziecie mieli 4 misje w jednym odcinku. Nie wiem, wam to powinno jakoś chyba pasować, nie? O mnie to szczerze mówiąc jest wszystko jedno, jak my to robimy, tę misję. Ale teraz trzeba tą skrzynię ogarnąć. No, ekstra, już złamaliśmy. No, dlatego trzeba mieć jednak ten zapas wytrychów. Jak się tak za bardzo nie ogarnia. Jeszcze lagi są, które mi utrudniają w tym. No i ładnie, no. 4 wytrychy. No nie, dlaczego to nic nie trafia? Kurde, będę chyba pół godziny otwierał tą skrzynkę. Kurde, nie wiem co się ze mną dzieje ostatnio, ale jakoś nie mogę znaleźć wyczucia do otwierania tych skrzyń. Jest, marny. No nie denerwuj mnie. No, teraz to wina lagów była. Piękna optymalizacja graficzna. Piękna. O, git. Ej, no serio, jakieś lagi. Przez te lagi zmarnowałem już pół wytrychów, które posiadałem. Świetnie. Na nic z niego nie mam wydawać kasy, tylko na to. Kurde, no nie. O, to był lag. Nacisnąłem A i nic się nie stało. O, ładnie. Teraz złamałem. Jezu, myślałem, że zaraz tam oszaleję w tej skrzynce. Ale za to 5000 będzie zasłużone. Dobra, mamy jeszcze jedną misję. Zasny szapę. Ciekawe co to będzie za typ misji. Jeżeli to będzie od punktu A do punktu B, to normalnie mnie coś weźmie. Nie, bo ja naprawdę już mam po dziurki tych misji pobocznych. Po dziurki. Tylko je zrobię, nagram wam. Będziecie mieli i mam nadzieję, że od 70 odcinka, około 70, można już będzie się wziąć za fabułę. Bez problemu, myślę. Ale tak mówię, no kupiłem te skille, mam już to z głowy. Mam wszystkie te 4 podstawowe, te bardziej takie do koopa. Kurde, ale lagi są w cholerę. 200 na parkę, cieszę się. 4 wieżby. What is it, Captain Zuma? We're in a damn tight spot, man. Royalist sympathizers plan to signal Duke. Świetnie. No i mamy kolejne skrzynie do wzięcia. Pewnie znowu też połamie trochę tych wytrychów. Zaraz będziemy te wieże niszczyć. A najpierw zniszczymy otwór do skrzyni. O, ładnie. Ta pięknie mi poszło otwieranie skrzyni. Git. Okej. 5K do przodu. No dobra, to pójdziemy chyba od tej wieży. O, przy okazji zabijam przestępcę. No, kazałem mu rzucić bombę, a ten nie wiem, nie wiedział co zrobić. Oszalał na moim punkcie. Dobra. Świetnie. Co widzisz? Bo ja już nie wiem co z tobą mam robić. On teraz podejdzie. Pewnie będzie chciał zdjąć. Gdzieś ty mnie widział. Gdzieś mnie widział. Gdzie? Jak mnie widział? Ej nie, dobra. W dupę już sobie wstawię na misję. Super.
Ja to do zniszczenia wieży, a nie was. Więc wam się chyba coś trochę pomyliło. Zginałbyś siarno! No. No nie, ten jeszcze... No, Argo dzisiaj... Naprawdę... Nie, nie, coś mu na głowę daje. Boże, to lali. Super, zaraz tam padnę. O, a padnę, zaraz padnę, to sobie mam. Tam mnie powyszczelają. Lol, jak ten skok wiary wyglądał. Ja już nawet nie mówię. Ale to tragedia. Kurde, wy chyba wypuszczaliście tą grę jak zrobiliście jajecznicę. Poważnie to mówię. Tak żeście tą grę wypuścili. Jak spaloną jajecznicę. Zajebiście. Chcę tą wieżę zniszczyć. Nie z głowy. Oni jeszcze, kurde, mnie męczą. Dobra, możecie mnie teraz szukać. Możecie sobie teraz mnie szukać. Jak mnie znaleźli? Nie ma! Mnie tu nie ma! No nie, nie odpuszczą sobie. A ja nie chcę tej misji. Kurde, spieprzecie mi z tą zagadką. Kurde, wam się już chyba totalnie nudzi. A w momencie walki będziecie ucieczni. Na coś mnie naprawdę podnieśliście ciśnienie. No snajperzy normalnie. 18-wieczni snajperzy. Paranoja. Dlatego już wiecie, dlaczego mnie już tak te misje irytują. No, 18-wieczni snajperzy. O, przyszedł na pewno. No patrzcie, co ze mną robią. No kurde, w 30 sobie przyjdźcie i zacznijcie tak strzelać. No nie wyżyci są. Nie ma bata. Jeprzy. Nie odpuszczą sobie. Nie no, idioci. Totalni idioci. 4 patche wypuściliście. Przepraszaliście graczy. Dalej gówno zrobiliście. Super. Ja pizgam. No normalnie ja pizgam. Z tą misją. Jacyś dzisiaj nie wyżyci są ci Francuzi. Dosłownie. A, oszaleli już. No, no, super! Pół godziny tak się męczy. Dajcie widzą. Jezu, zaraz tam padnę. 4 apteczki zostały. A ja nie mogę zasabotować jednej głupiej wieży. Ja piję. Nie klnę. On nie chce mi się już. Ale nie no, zacna misja. Takiej zacnej misji jeszcze nie było. Bugitti. Tak. Jeszcze takiej nie było. Kurde, idzie już oszaleć z tego powodu. Jak tu robić misję? Chcę po cichu robić? Nie da się. Z hałasem trzeba zrobić? Też się nie da. To jak my mamy te misje robią? Nawet taki Arno po tej skale nie umie się wspiąć. Kurde. Kotlety robić, a nie gry. O, no nawet po takich sznurkach umiemy przyjść. No super. Bardzo realistycznie. Bardzo.
Dobra. Będziecie mieli dzisiaj długi odcinek. Kij z tym. Nawet dwa powinienem wysłać. Dlaczego? Może mi jednego nie wysłał w poprzednim dniu. Było MTA, więc mieliście w sumie co oglądać przez te 2 godziny. Więc nie chciałem już was zasypywać jeszcze asasynem. Ale nie, to już jest paranoja. To co się dzieje już w tej grze, to jest paranoja. Totalna. Już nie wiem, czy mam płakać, czy się śmiać z tego. Ale no to już wkurza. To już po prostu wkurza. Ciekawe, czy mi się uda to zasabotować bez najmniejszych problemów. Something near that. Only in German, I'd imagine. Ah, right. It's a funny-looking script. Smells like trouble. Mercier, shit! Someone's gonna pay for this. No! You end now! No patrzcie, jakie to głupie. No aż duchę. Nie obchodzi mnie, jak oderwałeś. Chcę tylko to zasabotować. O. I tu się udało. I tu nie było problemu. A tam to chyba 5 minut czekałem, aż to ogarnę. O. Super. O, gdzie ja takiego upolujemy? Gleba, synek. Dopiero jedną mówię, że mamy zniszczone, więc nie jest już źle. Nie jest już kuźwa źle. Ale... Za dużo tej straży nakładacie. Wam tym żabolom się nudziło. Kompletnie. Nie wiedzieli, jak tworzyć misję. A to powiedzieli, a to na tym talerzyku nałożymy z 50 klusek. Tam nałożymy 300 kotletów i będzie zarąbista misja, no. I będzie zarąbista misja, no i taką mamy misję, no. O, 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 super. Sorki, że na takich przykładach opieram tę misję, ale no inaczej się nie dało. Po prostu inaczej się nie dało, bo te misje to są naprawdę robione chyba pod publiczkę. Inaczej tego ująć już nie da się. A to co to jest za... No i tam mamy dwóch kolejnych strażników. Come on, Duke Ferdinand, save us from ourselves! Paris is a wound, and you are the cure! Quiet down, man, you're not impressing anyone. A wy czego chcieliście? Ja będzie problem ze zrobieniem tej misji. Oczywiście. Ekstra. Że mamy... Ludzie już nawet do wody uciekają. Kurde, nie wiedzą już co robić. To jest tragedia, nie misja. Już nie wiadomo nawet, jak to zrobić. Dobra. Zaraz znajdziemy sposób na co ma to bierze. W sumie już mamy sposób. Teraz wystarczy, że tego nie spieprzymy. Teraz ino tylko wystarczy, że nie spieprzymy tego. Okej, można? No można. Świetnie. Bo byłem już tu wcześniej, ale pod hałasem multum strażników. Pewnie. Wynajmijcie może jeszcze, nie wiem, armię rosyjską, kurde, i ją ołóżcie. Tak będzie najlepiej. Kurde, oby to już była ostatnia misja paryskich opowieści. Oby. Bo ja już ich naprawdę mam dosyć. Dobra, myślimy, że mnie tamten nie zauważy. Ani ten, ani tamten. O, o. A, mnie zauważyli znowu. Pięknie.
Przestałbyś już dzwonić. Cię chyba trzeba by chciało oduczyć. Dostałeś ostatni, nie? Mam nadzieję. Inaczej tych się misji nie... No kto tam jeszcze? Sięgnie. Kurde, zajdź mi już z oczu. Muszę zniszczyć ostatnią wieżę. Ostatnią. Ciekawe, gdzieś ty widział cel do ukrojenia, Arno. Powiedz ty mi. Jesteś naprawdę jakiś geniusz matematyczny. O kurde, ta misja to już widać, to jest totalna tragedia. Ale nie sądziłem, że aż tak tragicznie wyjdzie. Oby już ta misja, znaczy oby już ta ostatnia wieża nie była taka ciężka do zdobycia. Bo już najserdeczniej już bym wyłączył na chyba, nie? I odpuścił sobie. Proszę, dajcie. Ochoczo. Kurde, już nie mogę doczekać końcówki gry. Aż kurde, wydać taką opinię. Moją własną na temat tej gry. Czy na pewno opinia wielu innych będzie podobna do mojej, no bo jak wiecie, Assassin's Creed Bugity zajebiście wyszło. Chyba najlepsza odsłona w historii 21-wiecznych gier. To jeszcze takich gier, które zasłynęły na rynku światowym. Poważnie. To jest naprawdę ból. I ten ból mogli tylko Ubisoft doświadczyć. Dobra, teraz trzeba to ogarnąć po cichutku. Chciałbym chociaż raz już tutaj to bez najmniejszych problemów to ogarnąć. Zajebiście, Arno. Czapki z głów. Po prostu czapki z głów. You cannot guard effectively with your eyes closed. Wow, za mną mnie. God damn it! What in the... No i git. Iggy, ta tylko to mamy zrobić i już jesteśmy wolni. Już, koniec? No i super. Ja już mam dosyć takich misji. Kurde, co z tego, że dużo kasy? O nie, no nie gadajcie, że jeszcze jedna misja. Ja tu oszaleję. No cóż, chyba jeszcze nie koniec naszych misji pobocznych. Zakończymy już ten odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, tak, pieniądze spadły im z nieba.
Możecie ocenić, skomentować, zasubskrybować, ale uważam, że ten odcinek będzie jednym z takich normalnie żenujących pod względem tych misji. No bo one nie wyglądają tak ekscytująco i spektakularnie, jakbyśmy mogli oczekiwać. Ale no cóż, wyszło jak wyszło. Trzymajcie się, na razie. Yo, jedność. You are ready to fight.